witamy serdecznie. Witamy, kto do nas zadzwonił? Dobry wieczór, Magda Koroblewska. O, witamy. Ale ja dzwonię w takiej sprawie, ponieważ no zadzwonił dzisiaj mój obrońca. Ja szanowałam wolę pana Sławomira, pana redaktora, żeby nie dzwonić z takimi sprawami prywatnymi, prawda? Zresztą pan Sławomir zawsze zwraca na to uwagę, że na przykład pamiętam, jak nieraz upominał pana Wojtka z Normandii, no że trzeba mieć dowodnić, nie można tak kogoś, nie można opowiadać sytuacji, która nie ma pokrycia w dowodach. Natomiast ostatnio, jak pani Sokołowska zadzwoniła, no nie wiem, być może sierżant uznał, że dobra, niech się wariatka wygada. Ja mam prośbę, mam prośbę, Magda, jeśli macie ze sobą problemy, zadzwoń do Jadwigi i pogadaj z Jadwigą. Ja po prostu stwierdziłem, że moja telewizja nie jest telewizją, gdzie się wypluwa jakieś rzeczy. Jeśli ma mią tutaj osoby cokolwiek, zawsze jest telefon, można zadzwonić, a nie pośrednictwo. Na pewno tutaj słuchacze to nie są zainteresowani tym, a ja tym bardziej czyimiś problemami. Jest to jakiś tam problem, nie wiem, ja się nie znam, mnie to nie interesuje. Zawsze mogą do siebie, gdzieś blisko mieszkają siebie, mogą sobie porozmawiać. Albo przez inne komunikatory. No niestety, no ja nie preferuję czegoś takiego, bo potem obrywam od ludzi za to, że się głupotami zajmuję.